pracy. No to ja tak, to ty mówię. Dawaj, wypadam na śniadanie do roboty. No, no powaliło mi się coś. Kaktus do mnie mówi, ej. Yo bro, how you doing? Witam serdecznie na kanale AJ The Polish American. Kaktus dzisiaj pomaga mi w robocie. Słuchaj, co na śniadanie? Słuchaj, no może owsianeczka? Może być owsianeczka. Nie mam borówek, nie mam malin, co mam wziąć? No masz jabłko i banany, powinno wystarczyć. O kurde. Aha, frajer ty. Dobra, weź cicho bądź, ty sam frajerem jesteś. Robimy luźny vlog, inspirująco, motywująco, odżywczo, treningowo, wszystko, także lifestyle, dzień z życia ponownie. Owsianka na śniadanie, no to tam wiecie, dzisiaj nie jest dzień posiłkowy, ale po prostu zaczynamy sobie od śniadania, więc mleko migdałowe, owsianeczka 100 gramów, tam się gotuje. W międzyczasie jakieś nowości są, więc kto lubi jakieś unboxingi mieszkaniowe, to może wam pokażę. Tutaj stół ogrodowy, oczywiście już na kiedy skończy się sezon ogrodowy, to ja kupiłem stół ogrodowy. Leżanka dla gości do góry, żeby nie musieli spać na dole, tylko jednak żeby mieli troszkę komfortu, swobody. Zwykłe życie, zwykłe procedury. Ej, tam jeszcze białe to nie zapomnij. Nie no, oczywiście, no czekoladowe wchodzi. Double chocolate KFD. Nie wyszło mi przepięknie, bo zmieszałem wszystkie owoce od razu w garnku z owsianką, ale mieliśmy zatracony materiał, który został odzyskany na szczęście, a chciałem wam pokazać. Krótko wam pokażę rzucanie piłką, tylko że no nie jedną piłką, a 7 różnymi piłkami. Mieliśmy zawody w rzucaniu, kto rzucił najdalej mógł coś wygrać, także skoczmy do tego materiału i zaraz widzimy się z powrotem tutaj. Ja sobie zjem, a wy zobaczcie. 12 osób będzie walczyło o nagrodę, a wygra osoba, która rzuci piłkę najdalej. Mamy 7 różnych piłek, do rugby, do kosza, do piłki nożnej. Nie wiadomo kto, którą wylosuje i którą będzie mógł rzucać, więc szanse są sprawiedliwe. To 6 osób tam idzie i po prostu rzuty do siebie, różne piłki losowo. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ja jestem 2. 3, 4. Dobra, to teraz nie odwracajcie się. Numer 6 rany masz. No! Ale nie najgorzej. Dawaj. 7. 5. O nie, no najgorzej. 2. 2. I co zostało? No, ale nie cieszysz się? Cieszę się, tak. No zajebiście. Najlepiej. Ile razy można spalić, żeby... Ja tak? Mogę się, no po prostu starajcie się nie spalić. Lecisz, rzucaj. O nie! Leci od razu. Co jest? Zakwasy są. Zakwasy, dobra. Prawda! Ole, leci. Nabieg jak lekko atletyki. O, ja pierdolę! Spaliłeś, no stary nie! Ręka jest podparta. Ale dobrze rzucasz, dobrze. Jeszcze jedno podejście, no. Ale kto po to pójdzie? Dobra, ja. Futbol, futbol! Może tak, ale nie wiem, ale nie wiem. Jak spali? No bo możesz za wysoko rzucisz. Ale to pamiętaj, jak w podstawówce? No. Się musisz wygiąć, wiesz, niżej niż wyżej, nie? Dobra. 6, 6. Do kosza. Dobrze. Gdzie jest tam? Gdzie ta piłka? Ja pierdzielę. Jakie tu? Co trenowałeś? Pa. 3. Pasz go typa, nie? Kurde. 5. Znowu do futbolu. Dawaj. Jakie zostałeś? Chcesz się zamienić? Będzie sprawiedliwy. Piłka do kosza jeszcze leży. A jedynkę? 3? 6, 7. 6, 7. 3. Tylko nie do kosza, tylko nie do kosza. A, nie koszykówka. 8 na pół. Ajpa koszykówka. No dobrze, no i lecimy od razu, nie ma co. Gotowe. Dwójka. Trójka.
Siódemka. Czwórka. Yes. Jedynka. Stwierdzimy. Trudno w sumie, nie? Pół metra mi zabrakło. No. Twój pierwszy rzut? Pierwszy przebiłem? Ja! Jaka beka, zajebiście, ja! Ty mówisz okolice 50 metrów? 48 kroków, bo czy około 48 metrów. Stary, zwycięzca, moja piłka. Dobra, trzecie miejsce. Brawo. Mówię, miliony to nie są, ale niech będzie na paliwo. Zajebiste rzuty, zajebiste rzuty. Na pewno będziemy organizować tego więcej. Dołączajcie do grupy IPA Squad, bo tam w pierwszej kolejności informuję wszystkich widzów o tym, gdzie i jakie będą wyzwania organizować. Jakie nie, ale gdzie? Na pewno tak. Kolejne? A, to zobaczycie na grupie, jak się dołączycie. W opisie pod filmem macie linki. Ale to nawet na jedną, ja myślę, że... Dobra, no. Tutaj jestem u chłopaków Sajan... O, Sensu. Stare czasy. Robimy wyzwanie z okazji 20 tysięcy subów, żeby bić 20 ton. No ale ja mówię, że to jest za proste i mówię, żeby zrobić 20 ton, ale na osobę, wyciskając na klatę. 20 serii stówką po 10 powtórzeń, 200 ruchów. Czy to jest do zrobienia, nie wiem, ale zaraz się przekonamy. Jak nie, to będziemy dobijać mniejszym ciężarem, nie? Porą, mało chyba. To jest ten Instagram. Dobra, to jest piąta seria, tak? Tak. Wpisywać? No dobra. Nie, dobra. Sobie zrobię w drugiej 8. To co, robimy następną serię, Adam, kto zrobi więcej? Bo powtórzeństwo? Nie, nie opłacę. Ja teraz chciałem tak zrobić, ale przerwałem, bo się za bardzo skatuje, nie? A tak, to dojdę. Siódma seria teraz, tak? Tak. Luz, Tomik, Żyć. Nie, ja zajebany. W piątej serii już musiał podzielić, ale ciśnie dobrze. Ja też na razie dziesiąteczki lecą setką spokojnie, siódma seria przed nami. Myślę, kurde, czuję siłę dzisiaj, tak jestem na to gotowy, może się nastawiłem psychicznie, może trochę głodu, tak wiecie, trochę się wygłodziłem, więc jestem troszkę wściekły. Dobra, trzeba oddychać, się skupić i nie zapominać, że to jest dalej 100 kg, trzeba szanować ciężar. Bo ja dalej techniki pilnuję i na przykład czuję, że mi lewa klata, lewa część klaty, więc większość ciężaru przyjmuję. To się staram nastawić tak, żeby troszkę prawa pracowała. Więc dalej jest to wyciskanie z głową. Ja sobie po prostu zmniejszyłem na 60, robię 20 razy. Nie no, wiadomo, że tak jest łatwiej, nie? No bo... Dobra, już nie filozuj. Nie filozuj, weź już nie filozuj ty. Te 14 serii to jest taka średnia ilość w zasadzie serii, którą robicie na normalnym treningu klaty. A więc na ten moment już te ostatnie 6 to jest takie ponadprogramowe, nie? Już się męczysz. Piętnasta seria, ale dwie zrobiliśmy po 15 powtórzeń, także już jakby 16. Nie, ja tam zrobiłem 12, a później 8, więc... Ja swoją wyrównałem. Ale nie robiłeś 15. Raz nie? Robiłem, no. No moi drodzy, ostatnie 3 serie. Chyba w 18 serii wymiękłem po raz pierwszy, zrobiłem 9 powtórzeń na 10. 19 to samo. I teraz no, musiałem nadrabiać jednym powtórzeniem. Teraz robimy chyba 20 ostatnią. Ale dalej w zapasie mam swoje 5 powtórzeń, które pewnie będziemy oddawać Rzesztowi. Więc teoretycznie jestem trochę do przodu, ale robimy ostatnią dychę, 20. Nie było tak źle, jakbym miał porównywać, to 2000 pompek jest do tego ekstremalne. No dużo gorsze, dużo gorsze. W sensie AJ, no w skali od 1 do 10 trudność tego challenge'u. Dwa? Nie, no bez, wiesz, no... Nie daliśmy, jakby ja nie zrobiłem każdej dyszki,
Więc powiedziałbym, że to jest takie 7, nie? Bo, no bo nie, jakby nie zrobiłem dyszek, tak zamierzenie, ale ogólnie samo podnoszenie ciężaru, no to możesz i 50-kami, nie? No to wiesz. Ja jestem ciekaw, jakby się takie 140 na przykład na przysiad sprawiło, nie? No, jakbym miał robić przysiady, to w zasadzie siłowo moje nogi to tak by sobie poradziły, tak samo jak klat albo gorzej. Ostatnia seria, Tomik. I chuj. O, ładnie, ale zeszmacił to. Trzeba było z klasą zakończyć ten challenge. Ja tak. AJ płakał, jak oglądał. 7, 8, 9, 10, 10, 10. Dobrze, 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 dobrze. Ja bym się zatrzymał, bo nie mam bicepsa takiego. Kontuzji już to już szedł, już po tak zepsułem, że koniec. No, ale docisnąłeś. Dobra, nie? Dziękuję. 5 w zapasie. Tak. Kontuzji już siedzi lekki. Czyli 20... Weszło 20 tysięcy kilogramów. Zepsułem dwie serie z 20, zrobiłem 9 na 10, więc nie jest tak źle. Ogólnie ważę 100 kg, więc tak naprawdę cały czas to był trening z masą własnego ciała. Ode mnie masz 5 powtórzeń, czyli 100 kg w zapasie, czyli zrobiłem... No to czekaj. To pół tony ode mnie, czyli masz 1,5 tony. Półtorej tony, czyli... Dobra, 1,5 tony. No zdarza się czasem.